Spodziewaliśmy się nieco lepszych wyników, natomiast wiemy, co jest powodem tego, że nie spełniły one naszych oczekiwań. Przesunięcie sprzedaży z października na grudzień, znacznie mniej marżowy, zabrało nam bardzo dużą część wyniku. Do tego doszły kwestie wycen, które znalazły się w pozostałych kosztach operacyjnych związane ze słabnącym dolarem, też kilkadziesiąt milionów złotych, więc ten wynik potencjalnie mógłby być zdecydowanie lepszy i to jest potencjał na kolejny rok i na kolejne lata. Z pewnością satysfakcjonujące były przychody, tak? Wyniosły 4,2 miliarda złotych, to jest wzrost praktycznie o 1/3. Wynik finansowy netto 302 miliony złotych był niższy niż w zeszłym roku, jak wspomniałem, głównie z tytułu różnic kursowych i to zarówno po stronie kosztów finansowych, jak i pozostałych kosztów operacyjnych. To jest łącznie prawie 60 milionów złotych różnicy rok do roku, plus dodatkowo wspomniana marża i przesunięcie z sprzedaży z października na grudzień. W sumie to powoduje, że tych takich różnic, które dość łatwo się uzasadnia, jest około 100 milionów złotych. Plany spółki zawierają się w blisko 100 projektach, które realizujemy, czy ponad 100 projektach, które realizujemy, więc bardzo ciężko jest o nich w tym momencie mówić. Mogę powiedzieć, że z pewnością leży nam na sercu dalsze powiększanie sprzedaży, tak? Mówimy tutaj o podwajaniu sprzedaży w ciągu 3 lat. Zamierzamy też pracować nad marżą EBITDA, nad rentownością. W tym momencie skupiamy się na projektach, uruchamiamy je, ale każdy ma swoje założenia biznesowe. One w sumie dadzą, myślę, kolosalną różnicę i mega duży upside dla spółki.